pokazać, jak ten Stiga sobie radzi z dużą trawą. A radzi sobie bardzo dobrze. Oczywiście koszenie bez kosza. Bo nie nadążyłbym tego kosza opróżniać. Byłby non stop pełny. Trawa jest dość długa. Jakieś 30, niektórych miejsc nawet 40 cm. Ale dla tego traktorka to żaden problem. Radzi sobie świetnie. Tu sobie koszę tą granicę między ziemniakami, tu w pole z ziemniakami. A tutaj jest przeżyto. Którą się mi tu gościła. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. W zeszłym roku nie było najgorzej, jeśli chodzi o żniwa. Myślę, że w tym roku też nie jest źle. Tu jest pole z ziemniaczkami. Ziemniaczki to są bryzy, odmiana bryza. Bardzo dobre. To jest całe pole ziemniaków. Nie ma dużo. To jest wszystko dla użytku własnego. Tu kolejne pole przężyte. Tu jest przężyte tak samo. Trochę tej żniw będzie w tym roku. Tak, do tego roku. Tu proszę, tam dalej, nie wiem czy widać. Gośny rzepak. Już zakwis przekwi, tu już kartki opadły. Ta granica dość długa. Prawie 400 metrów. Tak sobie jadę na tym traktorku, sobie koszę tą trawę. Bo co by to było, jak ja bym tej trawy nie skosił? Byłaby wyższa trawa od tego zboża. A tak, jak jest trawa ładnie skoszona, to sobie można wyjść na spacer, pooglądać plony, jak to wszystko rośnie. Dobra. Wrócimy za moment, jak będę powracał w drugą stronę. I chciałem pokazać, że ta trawa w niektórych miejscach jest wyższa od tego traktorka. A on kosi bez problemu. Dobra. Jedziemy dalej. O, pięknie kwitnie. Dojechałem do końca pola. Bardzo skoszone. Ale to dopiero raz, jeszcze muszę przejechać raz. Tutaj jest szerokość jakieś 3 do traktorki. Jeszcze raz muszę przejechać, jeszcze raz z powrotem i jeszcze raz tu wrócę. No i czwarte razy to już takie dokoszenie. Proszę, tu piękna droga, tam las. Tutaj lasek sobie jakiś rośnie. Tutaj droga. Piękne tereny, cisza, spokój. Mało sąsiadów. Uwielbiam te tereny pola. Nikt nie przeszkadza. Dobra, jedziemy. Przyjdzie. Pokażę jeszcze ostatnie koszenie.
razu lepiej, jak taka droga jest skoszona. Chciałem wspomnieć jeszcze o tym ogrodzeniu, co tu jest w tych ziemniakach. To jest zrobione po to, aby odstraszało dzikie zwierzęta, a głównie dziki. Jest tu bardzo dużo dzików. Przychodzą sobie po jej ziemniaczków. Jednego roku, dwa lata temu bodajże, takie całe pole, jak to, zryły i skopały przez jedną noc. Nie było nic. Trzeba było ziemniaki od nowa sadzić. A dzięki takiemu szturkowi zwykłemu, parę szmatek uwieszonych, nic nie przychodzi. To na tyle. Tu ścieżka już prawie skoszona. Jeszcze tylko będę musiał wrócić. Na razie zapraszam na kolejny film. Cześć.